Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Znalazłam troszeczkę wolnego czasu dzisiaj. I akurat przyszła ochota, żeby powiedzieć kilka słów. Nadarzyła się okazja, bo był poruszony ten temat dzisiaj. Powiedzieć kilka słów na temat autyzmu i autystycznych dzieci. Wiecie co, w związku z przejściem do innych wymiarów, idąc do piątego wymiaru i będąc w wielowymiarowości, autyzm, indygo dzieci, kryształowe dzieci, to już nie jest nic nowego, no dla mnie nie jest. Dlatego, że poruszając się w wielowymiarowości, no tak to wygląda. Dzieci autystyczne urodziły się w dwóch wymiarach naraz. Czyli przychodząc na świat tutaj, są w tej chwili w trzecim wymiarze fizycznie. Więc wyglądają. Ten chłopiec, młody młodzieniec, taki koło 16 lat, którego ja znałam, bardzo wysoki, przystojny, piękny. Tylko jego zachowanie było inne. Dlaczego? Dlatego, że psychicznie i emocjonalnie te dzieci już są w piątym wymiarze. Więc jedno nogo w trzecim, drugo w piątym. Fizycznie w trzecim, umysłowo, emocjonalnie w piątym. Jeżeli patrzymy na rodziców i tak wyglądają i współczujemy im, oni czasami sobie współczują. O, Pan Bóg musiał mnie pokarać, a gdzieś tam sobie wewnętrznie może tak mówią. Niemniej jednak to tylko dlatego, że się nie rozumie do końca ich świata. Oni, te dzieci, kiedy na nas patrzą, dorosłych w trzecim wymiarze, myślą sobie, co z nimi jest nie tak. One tego nie powiedzą, bo one w ogóle nawet nie rozumieją, co się dzieje. Dlatego tak się zachowują. Są przestraszone, zamknięte w sobie, odizolowane. Żyją w swoim świecie. Ponieważ to jest tak, jak narodzić się i być gdzieś w świecie wielkoludów. No nie wiadomo, czy można się wychylić, czy trzeba się schować. To jak podróże Gullivera. W jakimś sensie. Znajdujemy się w świecie, którego nie rozumiemy. Czego dzieci autystyczne nie rozumieją? Kłótni. Podniesionego głosu, krzyku. Konfliktu. Skandalu. Wojny. Złe wiadomości. Negatywność, sarkazm, ktoś jest wredny, ktoś jest wulgarny, ktoś chce komuś wyrządzić krzywdę, zawiść, zazdrość, niepokój, strach. To dla tych dzieci jest w ogóle niepojęte, bo to jest trzeci wymiar. To jest wszystko to, od czego, kiedy budujemy swoją energię, kiedy wibracyjnie idziemy w górę, bo stajemy się bardziej pozytywni, bo odcięliśmy się od negatywności, bo patrzymy optymistycznie na swoje życie i w przyszłość i kochamy ludzi, szanujemy ludzi, odcinamy się od tego, co niezdrowe, idziemy do piątego wymiaru. My dopiero jesteśmy w drodze do tego, do tej rzeczywistości, w której dzieci autystyczne już są, rodząc się w tym trzecim wymiarze. Czego nie rozumiemy? Krytykujemy. Czego nie rozumiemy? Boimy się. Czego nie rozumiemy? Trzymamy się z daleka. A więc, czy to będą dzieci te, czy to dzieci indygo, czy dzieci kryształowe, więc to są właśnie ludzie, którzy są bardzo, bardzo wrażliwi nawet na podniesiony głos, na krzyk, na mimikę nie taką jak trzeba,
Te dzieci rozumieją w piątym wymiarze bezwarunkową miłość, która daną była mi widzieć przez 4 dni. To był prezent od mojej babci. Jest filmik na ten temat, więc nie będę się powtarzała. Niemniej jednak, kiedy babcia obdarzyła mi tą miłością, byłam gotowa przebaczyć całemu światu za wszystko, co kiedykolwiek istniało i mogłoby w życiu istnieć. I powiedziałam wtedy, gdyby ta energia tej bezwarunkowej, nieskończenie pięknej, niewyobrażalnej miłości istniała tutaj, to by było niebo. Nikt by się nie kłócił, nikt by się nie denerwował, nikt by nie był zazdrosny, nie byłoby wojen, nie byłoby konfliktów, wszystko by było pięknie. W tą stronę idziemy. Gdzie nie ma bankowości, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie nie ma chytrości, gdzie nie ma karierowiczów, gdzie nie ma wielkich stanowisk, tylko po to, żeby wysoko na stołku siedzieć i jak to wykorzystać, gdzie nie ma korporacji i farmy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie inny świat. Te dzieci już tam są. Te dzieci żyją w tamtej rzeczywistości. Więc wyobrażacie sobie, jaki to horror. Znaleźć się nagle w rzeczywistości z trzeciego wymiaru. Aż trudno pojąć. Więc ten młodzieniec, z którym ja trochę przebywałam, kochał moją energię. Ja jeszcze nie wiedziałam nic na temat autyzmu. Kompletnie. To się kiedyś zaczęło, to się nawet rzadko mówiło. On lgnął do mnie, on czuł moją energię, bo one widzą energię. To się nie liczy, jakie jest twoje ciało, jaka jest twoja energia. Dlatego ja zawsze mówię, dziecku autystycznemu wypada kupić kociaka na przykład. I to maciutkiego, niech sobie razem rosną ze sobą i się rozwijają razem. Ponieważ on w tym kocie będzie widział to piękno, tę cudną energię boską, a ten kot w nim. I to spowoduje, że on się będzie dobrze czuł, przynajmniej przy tym zwierzaku futrzanym. Lepiej niż przy ludziach w trzecim wymiarze. Druga rzecz. Po tamtej stronie, w innych wymiarach, w niebie, jak się mówi, jest przepiękna muzyka. Anielska muzyka. Zupełny relaks. Zupełna miłość, szczęście, radość. Więc te dzieci uwielbiają taką muzykę. Nie taką muzykę, która szarpie nerwy, denerwuje, tylko spokoj. Relaksującą. Więc wodospady. Więc woda, cisza, spokój. To jest wskazane. Żadnych kłótni, żadnych awanter, żadnych podniesionych głosów, ale miłość, zgoda. No i kochani, wszystko to, co reprezentuje piąty wymiar, akceptacja tego dziecka w 100% jest, jakie jest. My przyszliśmy od Boga, On w tym ciele człowieka, z duszą z piątego wymiaru urodził się tutaj. A więc widząc ten piąty wymiar, jak wygląda, gdybyśmy my, patrząc na to, zachłystywali się tym, jakie to piękne, zamiast jakie to inne niż ja, to ja tego nie chcę. Wiecie, ja zaakceptowałam tego młodego człowieka, więc dlatego on tak uwielbiał mnie ściskać. On tak uwielbiał przytulić się do mojej energii, bo widział, że ja go akceptuję i kocham takim, jakim jest. Ja w nim nie widziałam dziwaka. Ja wręcz przypatrywałam się jemu i patrzyłam, jakie to jest piękne, kim on jest. Jeżeli tak na to spojrzymy, dużo się nauczymy. Dużo my nauczymy się od tych dzieci,
które, jeszcze raz podkreślam, wymagają wyrozumiałości, ciszy, miłości, zgody, spokoju. A bardzo dobre są z elektronicznością, więc ja myślę, że nie tylko wokół spokojnej muzyki, fajnego, futrzanego zwierzątka, ale także wokół komputerów. Często nie mogąc powiedzieć coś, potrafię napisać. I część z nich komputerowo, jeżeli ktoś nauczy jak i co, to naprawdę będzie wyrażać się świetnie, bo to będzie język, w jaki sposób te dzieci będą się komunikować z nami dorosłymi. Szczególnie na przykład z rodzicami. To są także dzieci, które mogą mieć wizję. I to wizję z innych wymiarów, więc może jest możliwość nauczyć się od nich jak najwięcej. Ja wiem, że miałam styczność, ja byłam zafascynowana tym. I zamiast bać się, strachać i trzymać z daleka, i bać się, takie trzecie wymiarowo, trzeci wymiar niesamowity, iść w stronę wyższego wymiaru i popatrzeć, jak wygląda świat tych autystycznych dzieci, które są w wymiarze piątym. Wszyscy tam idziemy, kochani. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.